Czy masz świadomość? Na odpowiedź czeka pytanie o charakterze egzystencjonalnym, dotyczące tego, czy nasza cywilizacja w duchu humanitaryzmu jest gotowa zaakceptować robotyzację procesu pozbawiania życia ludzi. Kaja Kowalczewska, Śmiercionośne systemy z postępującą autonomicznością, analiza prawno-międzynarodowa. Celowanie w ludzi przez autonomiczne systemy broni jest przykładem brutalnej cyfrowej dehumanizacji. Pozbawia ludzi godności, poniża ludzką naturę i eliminuje lub zastępuje ludzkie zaangażowanie lub odpowiedzialność w użyciu siły poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych procesów decyzyjnych. Stop killers, killer robots. Izrael przeprowadza dziś pierwszą prawdziwie przemysłową, technologiczną z użyciem narzędzia AI zagładę XXI wieku. Jarosław Pietrzak, Palestyna i Izrael, ludobójstwo z użyciem sztucznej inteligencji. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani dr Kaja Kowalczewska, adiunktka w inkubatorze doskonałości naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk prawnych, członkini Komisji do spraw upowszechnienia międzynarodowego prawa humanitarnego działającej przy PCK. Aktualnie współtworzy projekt Common Defense Policy, the Legal Framework for the Development of the European Defense Industry, finansowany przez Central European Academy w Budapeszcie, gdzie zajmuje się tematyką robotów wojskowych. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, jakie są główne wyzwania etyczne i prawne związane z integracją sztucznej inteligencji w systemach broni? Myślę, że to są wyzwania, które znamy też poza wojskowych dyskusji na temat tego, jak w ogóle sztuczna inteligencja wpływa na nasze życie, tylko że w kontekście konfliktów zbrojnych, moim przynajmniej zdaniem, niosą za sobą znacznie większe konsekwencje, znacznie dalej idące, bo używanie AI, szczególnie w takich decyzjach, które zakończą się śmiercią lub poważnym zniszczeniem, są o wiele bardziej dotkliwe niż tylko to, że na przykład możemy zostać oszukani lub możemy być targetowani przez reklamy na portalach społecznościowych. Więc tak naprawdę dyskusja na temat tego zastosowania AI dotyczy po pierwsze samej decyzji, czy my chcemy niektóre decyzje na wojnie przekazywać do sztucznej inteligencji, a jeśli już taka decyzja zostanie podjęta i będzie ona pozytywna, no to czy mamy świadomość tych wszystkich wyzwań związanych z tak zwanym bias, czyli z pewnym całym konglomeratem uprzedzeń, uproszczeń, które za sobą niesie używanie sztucznej inteligencji, która niby ma zastąpić nasz ludzki mózg, nasze umiejętności kognitywne, oceny jakościowej tego, co się naokoło nas dzieje, a z drugiej strony wiemy, że ta sztuczna inteligencja jest dosyć, przynajmniej na tym etapie, na którym znajdujemy się dzisiaj, jest mało przewidywalna, obarczona dużym jeszcze błędem co do tego, czy ona wykonuje zadania, które my byśmy chcieli, żeby ona wykonywała. No a jak mamy do czynienia z pewnymi błędami, no to zazwyczaj w aspekcie prawnym pojawia się też pytanie, kto poniesie za ten błąd odpowiedzialność i przy całym skomplikowaniu sztucznej inteligencji, sposobie jej tworzenia, używania, dla prawników właśnie to stanowi największe wyzwanie. Kto będzie za to odpowiedzialny, a na wojnie, no to kto ewentualnie poniesie odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, za zbrodnie przeciwko ludzkości, czy też wspomniane tutaj we wstępie ludobójstwo. No właśnie, że na głowie, jak się słucha pani. Napisała pani książkę Sztuczna inteligencja na wojnie. Omawia pani tam różne aspekty wykorzystania AI w kontekście militarnym. Które z nich uważa pani za najbardziej problematyczne? No i dlaczego?
To tak jak tutaj przed chwilą próbowałam już to zaanonsować, to AI ma zastosowanie wszelkie. I tutaj też Pan cytował takie przywołane przykłady chociażby z Izraela, gdzie tak naprawdę to AI jest używane jeszcze do wspierania procesów decyzyjnych. Tak jak mamy wspieranie procesów decyzyjnych o rekrutacji pracownika, czy inne, które znamy z życia codziennego. I to są oczywiście bardzo istotne elementy na wojnie, ale moim zdaniem to nie są te najbardziej krytyczne, no bo to są tylko procesy wspierające ludzkie decyzje. Moim zdaniem problem zaczyna się, kiedy postanowimy, że to może już ten czynnik ludzki można wyeliminować i może sztuczna inteligencja za nas podejmie po prostu pewne decyzje. Czyli i w dodatku, jeśli to będą decyzje, tak jak to bywa na wojnie, o zabijaniu, o destrukcji. Pojawiają się w tej dyskusji, w debacie publicznej, której niestety w Polsce nadal brakuje, ale w międzynarodowej, pojawiają się dwa takie terminy, one w polskiej terminologii to skróty AWS, nie mylić z Akcją Wyborczą Solidarność i LAWS. Jakby Pani mogła jeszcze naszym słuchaczom wytłumaczyć, o co tu chodzi? No tak, terminologia jest oczywiście tu skomplikowana, bo nie powiem, w tych debatach dużą częścią twórców tych debat są prawnicy, a wiadomo, że my kochamy bardzo precyzyjne definicje, szczególnie jeśli takich definicji nie ma tak naprawdę w regulacjach. I to te terminy, które Pan przywołał, to oczywiście one się pojawiają, są takim skrótem myślowym i ten AWS oznacza Autonomous Weapon Systems, czyli systemy autonomiczne, w domyśle mają być to systemy właśnie działające w oparciu o sztuczną inteligencję. I to jest bardzo szeroka kategoria, tu mogą być właśnie te systemy, które na przykład pomagają analizować dane, te, które pomagają na przykład robić jakieś analizy predykcyjne, te, które gdzieś w logistyce, transporcie nam pomogą, czy w dopasowaniu ilości amunicji do tego, jaką potrzebujemy, żeby wykonać w sposób skuteczny, jeszcze ekonomiczny pewien atak. No i taką jakby ich podgrupą, ja bym to powiedziała, są LAWSy, czy LOWSy, czyli dokładnie też autonomiczne systemy broni, tylko jeszcze na początku dodajemy słowo lethal, czyli po polsku to jest śmiercionośne, czyli dokładnie te systemy, których głównym zadaniem jest no, niesienie tej siły fizycznej, która spowoduje śmierć na wojnie. I tak naprawdę w tych systemach, tutaj przez te definicje, tak jak mówiłam, mamy nacisk na to, w jaki sposób jest cały proces przeprowadzany, że on się opiera na tej sztucznej inteligencji, bo te systemy mogą mieć różne zastosowania i mogą być chociażby w przypadku tych śmiercionośnych wyposażone w różne rodzaje broni, więc w dodatku, tak jak powiedziałam, również nie ma definicji i tak naprawdę nie wiemy, gdzie kończą się zautomatyzowane systemy, a gdzie zaczynają się autonomiczne, gdzie kończy się jakiś przewidywalny algorytm, a gdzie zaczyna się pełna sztuczna inteligencja. No i w związku z tym też tak naprawdę nie do końca wiemy, czy które systemy z tych już istniejących możemy do nich zaliczyć i czy w ogóle jesteśmy na etapie rozmawiania o dalekiej przyszłości, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję, szczególnie tą śmiercionośną. A jak rozwój tych systemów ma się do prowadzenia działań wojennych jeszcze tutaj w kontekście prawa międzynarodowego? No to tak. Ogólnie w prawie mamy albo takie przepisy, które mówią nam o konkretnej broni. Mamy traktaty, które zakazują używania broni chemicznej, broni biologicznej, broni nuklearnej, czy tam min przeciwpiechotnych, broni kasetowej. I oczywiście nie ma żadnego na ten moment takiego traktatu dotyczącego
tych autonomicznych systemów. Jest, od 10 lat trwa dyskusja, w tym roku, w ubiegłym już właściwie roku, sekretarz generalny ONZ powiedział, że jednym z jego celów jest doprowadzenie do tego, żeby najpóźniej w 2026 taki traktat podpisano, no ale to są jego, powiedzmy, założenia i obietnice. Ja to raczej widzę czarno, żeby w ogóle taki traktat powstał, więc nie mamy żadnej dedykowanej regulacji, no, ale to nie znaczy, że w ogóle prawo się nie stosuje do tych systemów, gdyby były użyte, bo jak zawsze mamy pewne zasady ogólne, które mają zastosowanie odkąd właściwie wojna się rozpoczęła, ale tak już bardziej na serio mówiąc, z punktu widzenia prawa po II wojnie światowej mieliśmy oczywiście rozwój konwencji genewskich, które mówią i dodatkowych protokołów do nich, które mówią o tym, jakie grupy, jakie obiekty, grupy osób, jakie obiekty są chronione i to niezależnie, czy użyjemy przeciwko nim siły pochodzącej z AI, czy z bardziej konwencjonalnego ośrodka i też mówiące o tym, w jaki sposób, jakie są obowiązki stron walczących, kiedy przeprowadzają atak. I do tych podstawowych zasad, szczególnie tych dotyczących targetingu, bo tak jak tutaj wspomniałam, moim zdaniem najwięcej kontrowersji i najwięcej szkód może być wyrządzonych przez te śmiercionośne systemy, które są używane do targetowania, do celowania, identyfikacji celowania i angażowania celu. Po polsku to nie brzmi tak dobrze jak po angielsku, więc proszę mi wybaczyć. I te zasady to jest po pierwsze zasada rozróżniania, czyli zawsze kiedy kierujemy atak, musimy rozróżniać pomiędzy tym, co jest celem wojskowym, legalnym celem, za którego zniszczenie nie ponosimy odpowiedzialności i co jest jakby pozostałą częścią naszego uniwersum i przede wszystkim chodzi tutaj o obiekty cywilne i osoby cywilne. I to jest zasada ogólna, do której AI też będzie musiała się dostosować. Więc tutaj mam parę znaków zapytania, na ile AI jest w stanie identyfikować przedmioty i osoby w dynamicznym środowisku i prawidłowo je zakwalifikować do tych grup. A dodam, że ten wymóg jest również bardzo dużym wyzwaniem dla ludzkich żołnierzy, więc co dopiero dla AI. Potem poza rozróżnianiem mamy zasadę proporcjonalności, która mówi o tym, że każdy atak musi być proporcjonalny, czyli straty, jakie są poniesione, tak zwane straty uboczne przy okazji przeprowadzania danego ataku, muszą być usprawiedliwione przez bezpośrednią korzyść wojskową, która jest wyniesiona z tego ataku. To jest coś, o czym często zapominamy, chociaż wydaje mi się, że teraz ze względu na bliskość konfliktów zbrojnych dla naszego społeczeństwa trochę więcej zaczynamy rozumieć, że nie każde zniszczenia w dobrach cywilnych i osobach cywilnych to są wszystko zbrodnie wojenne, bo tylko te, gdzie ta zasada proporcjonalności jest naruszona, jeszcze w dodatku jest to zrobione świadomie i z intencją tych strat nieproporcjonalnych wywołania. No i oczywiście tutaj znowu widzimy, że nie jest to prosta matematyczna jakaś formułka, którą możemy wrzucić do AI i ona nam wygeneruje proporcjonalny wynik. Z drugiej strony jest to również wyzwaniem dla ludzi i wynika z wielu mniejszych jeszcze elementów, które wojskowi muszą brać pod uwagę, szczególnie dowódcy wojskowi, kiedy decydują się na dany atak. No i jeszcze jest trzecia, taka najważniejsza zasada z tych głównych, czyli zasada ostrożności, gdy właśnie podczas planowania i przeprowadzania ataku strony walczące muszą brać pod uwagę szerszy kontekst, w którym znajdują się, w którym ma być przeprowadzony atak i znowu jest to sytuacja, gdzie trzeba dokonać oceny jakościowej, a wiemy, że aktualnie AI może jest już od nas lepsze, jeżeli chodzi o analizę ilościową, tych ilości big data, które może przetrawić, ale jeżeli chodzi o jakościową ocenę, zakwalifikowanie pewnych informacji, które dostaje jako te, które my w naszym świecie ludzkim w języku prawnym określamy, to jest jeszcze dużym wyzwaniem, więc podsumowując trochę ten brzydki wywód, te systemy, jeśli już są rozwijane albo jeśli będą rozwijane, będą musiały działać zgodnie z tymi zasadami. I to moim zdaniem na ten moment możemy jeszcze trochę spać spokojnie, bo wiemy, że technologia nie jest wystarczająco rozwinięta, no ale to być może są kwestie dekad lub lat, lub raczej nie więcej niż dekad, kiedy ta technologia okaże się już lepsza w tej ocenie jakościowej i wtedy pozostanie pytanie,
czy skoro taka maszyna jest w stanie lepiej wykonywać jakieś zadania, nie tylko z punktu widzenia wojskowego, ale też prawnego, to wtedy nam zostaje tylko dylemat etyczny, czy my chcemy, żeby tego rodzaju decyzje były przekazywane i wykonywane przez sztuczną inteligencję. Także to jest taka soczewka debaty prawnej na temat tych systemów. No właśnie, o etyce traktował pierwszy cytat, który jest ostatnim zdaniem z pani pracy doktorskiej. Ja tak z ciekawości, przeglądając tą pracę, wstawiłem w wyszukiwarkę nazwisko Asimov. To słynna jego książka Ja, robot, Trzy prawa robotyki. On rozumiem, pani o tych prawach nie pisała u siebie. Ja je przypomnę słuchaczom. Pierwsze prawo. Robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. To jest pierwsze prawo. Drugie, robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem. I trzecie prawo robotyki, robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z prawem pierwszym i drugim. Później po dyskusjach i różnych debatach wokół książki tych praw Asimov dodał jeszcze prawo zero. Czy cytuję, robot nie może wyrządzić szkody ludzkości ani pozwolić na to, aby przez zaniechanie jego działania ludzkość doznała szkody. No i te tak, piękny, piękny algorytm działania. Doktor do rzeczywistości. No przyznam szczerze, że tak jak pan dobrze to zauważył, moja praca doktorska była poświęcona prawu i te aspekty etyczne były tylko tam przywoływane. Myślę, że etyka no to jest zupełnie inna dziedzina, połączona w pewien sposób, ale jednak odrębna od nauk prawnych. I o ile te prawa no brzmią dla nas tak, myślę, ja takie ciepło odczuwam, jak o tym myślę, czyli że to jest takie coś dla mnie bezpiecznego, człowiek jest tu postawiony na pierwszym miejscu i te roboty mają tylko taką funkcję strażników dobra, prawda? No właśnie i ja wychodzę trochę z innego założenia, bo gdyby włożyć te prawa robotyki w kontekst konfliktów zbrojnych, to jestem bardzo ciekawa, co Asimov by powiedział, bo myślę, że realia wojny są zaprzeczeniem części tych praw, a mimo to wojny się dzieją i myślę, że nie przestaną się dziać niestety. I co wtedy możemy sobie zrobić z takimi prawami, bo te korzyści dla nas płynące z nich pozostają moim zdaniem czysto teoretyczne. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Dobrze, taka trochę. A co pan dalej? Jakie są potencjalne skutki dla bezpieczeństwa globalnego, jeśli kontrola nad decyzjami bojowymi zostanie przekazana maszynom? Tak, to też zostajemy tutaj w takiej dosyć katastroficznej perspektywie. Jeżeli przekażemy tą decyzję do tego rodzaju systemu, no to wydaje mi się, że może dojść do takich pewnych niekontrolowanych konsekwencji. Trochę podobnie jak może z nie do końca zrównoważonymi osobami decyzyjnymi, które mają dostęp do przycisku do broni nuklearnych. Myślę, że bym porównała to do tego, bo jeżeli chodzi o ten moment rozwoju technologii, to myślę, że jeszcze za dużo by się, albo wynik byłby dosyć randomowy, nieprzewidywalny. Ale jeżeli gdzieś byśmy zakodowali jakiś, jeśli by się dało, zakodować jakiś duży zbiór przepisów właśnie etycznych
i zasad, którymi chcemy, żeby ten porządek międzynarodowy się kierował, to może by się okazało, że sztuczna inteligencja jest bardziej moralna niż dowódcy państwowi, no bo od 45 mamy zakaz używania siły w stosunkach międzynarodowych, a jakoś widzimy, że to niekoniecznie działa, więc może taka sztuczna inteligencja, która miałaby zdecydowanie większy imperatyw przestrzegania tych zasad bez ich zmieniania samodzielnie, byłaby bardziej etyczna i przyniosłaby nam więcej bezpieczeństwa. Ale myślę, że no to jest taka trudna dyskusja do poprowadzenia, bo mamy za mało trochę danych na temat tego, jak ta sztuczna inteligencja działa. Mm-hmm. Jak miała działać. A czy może Pani podać, już o tym Pani wspomniała trochę, ale gdzie potencjalnie toczą się teraz konflikty zbrojne, w których wykorzystywane są te technologie, o których Pani mówi? No tak to jest z tymi konfliktami zbrojnymi, że dociera do nas tylko pewna warstwa informacji. Za granicą mamy konflikt w Ukrainie, wiemy też, że niedaleko jest konflikt w Gazie, mamy też mnóstwo konfliktów regionalnych na praktycznie każdym kontynencie i tak naprawdę dopiero po ich zakończeniu, jeśli w ogóle dowiemy się więcej szczegółów na temat tego, co rzeczywiście było wykorzystywane, bo wiadomo, że nie jest to w interesie stron walczących, żeby pokazywać światu wszystkie swoje asy w rękawie, natomiast rzeczywiście słyszymy o tym, że i w Ukrainie, i w Izraelu są, czy w Gazie używane te systemy AI i z tego, co mi wiadomo, one są póki co używane do właśnie wspierania decyzji ludzkich dowódców, więc nie mamy jeszcze do czynienia z tymi śmiercionośnymi systemami. Jeżeli chodzi o Izrael, bo o tym było dosyć głośno, o tym systemie Gospel, który no, był trochę, jak to w mediach przedstawiany, demonicznie, trochę jako bardziej mocarny niż w rzeczywistości jest. Natomiast niezaprzeczalnie izraelskie wojska są tymi jednymi z czołówki światowych wojsk, światowej czołówki technologicznie rozwiniętych wojsk i używają sztucznej inteligencji od lat. To nie jest kwestia tylko tego roku i tego nowej odsłony konfliktu z Palestyną, do na przykład właśnie wskazywania celów wojskowych na podstawie wcześniej zagregowanych danych z wcześniejszych odsłon tego konfliktu, co do lokalizacji pewnych krytycznych dla grup zbrojnych miejsc. Wykorzystają oczywiście do analizowania zebranych danych wywiadowczych, ale także o czym słyszałam w przypadku Ukrainy, oprócz tej analizy danych wywiadowczych, również do przewidywania jakby kolejnych kroków przeciwnika na podstawie właśnie tego rodzaju analiz i dzięki temu do jakby bardziej szybszego, skuteczniejszego prowadzenia tych procesów decyzyjnych w wojsku. Więc słyszeliśmy też, to już chyba było parę dobrych lat temu, o doniesieniach, że w konflikcie w Libii został użyty dron, który miał być autonomicznym dronem produkcji tureckiej. Natomiast informacje, które były publicznie dostępne, ja starałam się je także zbadać, no to nie wskazywały nam na jednoznaczną, nie dawały jednoznacznej odpowiedzi, czy to był rzeczywiście autonomiczny dron, czy dron takich, jakich jest teraz dużo, czyli z pewnymi zautomatyzowanymi, czyli trochę niżej niż autonomicznie, funkcjami, który potrafił na przykład lecieć na konkretne koordynaty, a jednocześnie niwelować ten swój tor ze względu na warunki atmosferyczne, czy na jakieś pewne ograniczone scenariusze, które były wcześniej mu, powiedzmy tak kolokwialnie, wgrane. Więc na ten moment wydaje mi się, że te systemy, o których tu dzisiaj rozmawiamy i które są dyskutowane, no nie są, nie ma ich jeszcze aktywnie na polach walki, natomiast coraz częściej dowiadujemy się o tych systemach nieśmiercionośnych, tych wspierających procesy decyzyjne, ale tak jak mówiłam, tak jak w każdym właściwie aspekcie naszego życia, gdzie tych danych jest coraz więcej, to tak samo wojsko używa tych systemów. I o ile zachowa ten czynnik ludzki, to myślę, że może to przynieść więcej korzyści.
No właśnie, czy w ogóle jest możliwe zachowanie, jakieś zrównoważenie tych korzyści płynących z wykorzystania AI w celach wojskowych z potrzebą zachowania kontroli ludzkiej i zapewnienia zgodności z etyką? A jeżeli jest możliwe, Pani zdaniem, to w jaki sposób to można Myślę, że zrealizować? Musi być. Musi być możliwe, bo jeśli nie, to po prostu musimy powiedzieć twardy stop rozwojowi takich systemów. I myślę, że to jest coś, czego nie możemy też wymyślić a priori. Nie możemy sobie teraz twardo ustalić, jak my sobie myślimy, że to będzie wyglądało, bo potem się okaże, że wraz z rozwojem tych technologii, których się ciągle uczymy, my się ich uczymy wraz z tym, jak one się rozwijają, jak one coraz dalej sięgają w nasze intymne sfery życia. I myślę, że z punktu po pierwsze widzenia prawnego, zachowanie czynnika ludzkiego jest takim koniecznym elementem, który zapewni nam jakiś tam namiastkę bezpieczeństwa, bo być może każdy dowódca wojskowy, który zdecyduje się o użyciu tego rodzaju uzbrojenia, pomyśli dwa razy, jeśli będzie wiedział, że może ewentualnie ponieść odpowiedzialność on, czy też jego podwładny, czy ktokolwiek w całym systemie państwowym może ponieść za to odpowiedzialność, więc to jest taka dosyć tradycyjna, odstraszająca rola prawa. No i ten czynnik ludzki jest nam potrzebny, żeby zakotwiczyć gdzieś tą odpowiedzialność. No oczywiście problem jest, na którym etapie, bo to jest niesłychanie trudne ze względu na to, że po pierwsze no to państwo podejmuje decyzję polityczną o nabyciu pewnego rodzaju uzbrojenia, potem zazwyczaj jest to rozwijane przez jakiś podmiot prywatny lub jakiś konsorcjum prywatno-wojskowe, ale na pewno nie przez jedną osobę, jak to bywa z AI, gdzie ta odpowiedzialność nagle się rozmywa, bo nie wiemy, kto pisał konkretny element kodu, który, nie wiem, ja teraz nie jestem technikiem, ale który wytworzył sieci neuronowe, które potem będą działały. No czy właśnie ma być to jakiś dowódca wojskowy, który być może nie do końca jest w stanie zrozumieć, jak działa ten system, którego będzie używał. Więc z punktu widzenia prawnego czynnik ludzki musi być gdzieś przypisany, a decyzja o tym, gdzie on będzie, no, należy do państw, które tworzą prawo. A z punktu widzenia etycznego wydaje mi się, że ten czynnik ludzki będzie też taką barierą przed tą totalną dehumanizacją wojny. Dehumanizacją polegającym na tym, że gdzieś właśnie oddajemy ten ostatni bastion ludzkiej sprawczości do maszyn, bo to dobrze pamiętam, że na pewno z punktu widzenia etycznego jest to duże wyzwanie, jakiego rodzaju działania my chcemy przekazać do AI poza wojną na przykład, czy chcemy, żeby sędziów ludzkich w sądach zastępowała również sztuczna inteligencja. I wydaje mi się, że jeżeli chcemy żyć nadal w tej cywilizacji, gdzie to godność człowieka jest taką ostateczną wartością, to musimy podjąć tą decyzję. Ale gdzie ją dokładnie postawić, tą granicę etyczną i prawną, no to to jest już poza moją kognicją, powiem tak. Tutaj powiem, że Instytut Spraw Obywatelskich dla słuchaczy, taka informacja, ci, którzy nas obserwują czy czytają Tygodnik Spraw Obywatelskich systematycznie, to wiedzą. Instytut przystąpił do koalicji Stop Killer Robots, jesteśmy jej członkami i ta koalicja dąży do wprowadzenia traktatu, ustanowienia traktatu wprowadzającego zakaz tych technologii AWS i LAWS do 2026 roku. Pytanie do pani doktor, co tak naprawdę społeczność międzynarodowa i decydenci powinni zrobić, żeby nie skończyło się to czarnym scenariuszem. Na wstępie też wspomniałem o tym, że pani pracuje w międzynarodowym projekcie teraz. Może też o nim tutaj przy okazji mogłaby pani słów kilka powiedzieć. Wydaje mi się, że te 10 lat dyskusji, które właściwie zainicjowała koalicja, o której pan właśnie wspomniał i do której dołączył Instytut, to był wystarczający czas na rozeznanie się w temacie.
i od wielu lat, wielu, mam na myśli cztery właściwie, już przed rozpoczęciem pandemii czuć było, że już jest tak, ta dyskusja dojrzała do tego, żebyśmy przeszli z rozmów merytorycznych o tych wszystkich aspektach etycznych, technologicznych, wojskowych, prawnych do decyzji politycznej. I ta decyzja polityczna powinna zapaść na forum, które reprezentuje przede wszystkim potęgi militarne. Bo na przykład jeżeli mówimy o traktacie zakazującym użycia broni nuklearnej, który ma wiele stron, który został w końcu przyjęty, ale państwa, które posiadają w swoich arsenałach tego rodzaju broń, nie przystąpiły do niego, to możemy, myślę, że zasadnie zapytać się o skuteczność takiego rozwiązania. Więc z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę, że może dojść do czegoś takiego, że będzie traktat, który będzie brzmiał pięknie na papierze, ale będzie miał zerowe przełożenie na praktykę, bo podpiszą go tylko i wyłącznie państwa, które są daleko, daleko za potęgami militarnymi rozwijającymi takie technologie, które pozwolą stworzyć te LOWS-y i AWS-y. To jest jeden aspekt. Z drugiej strony państwa powinny podjąć jakąś decyzję. Powinny się zdecydować, czy idą w totalny zakaz, czy idą w pewną regulację bardziej zniuansowaną, gdzie właśnie moim zdaniem ten czynnik ludzkiej kontroli byłby bardzo tutaj adekwatny do uwzględnienia i pokazania, że pewne systemy oparte na AI mogą być dopuszczalne do pewnego momentu, a po pewnym momencie, szczególnie tam, gdzie nie będzie ludzkiego czynnika, nie będziemy ich używać. I oczywiście poza tą dynamiką międzynarodową, gdzie państwa, mocarstwa, Stany Zjednoszone, Izrael, Rosja, Chiny, Indie, państwa przodujące w tych technologiach sztucznej inteligencji mogą nie być chętne do podpisania takiego traktatu, to musimy też wziąć pod uwagę, że państwa w Unii Europejskiej, które Polska jest członkiem i również są one wszystkie członkami, większość z nich jest członkami NATO, więc mają tutaj do czynienia ze swoim zaatlantyckim partnerem, który będzie tutaj niechętny, ale dodam od razu, że to nie jest pierwszy raz, kiedy wszystkie państwa w Unii Europejskiej podpisują jakiś traktat, a Stany Zjednoczone tego nie robią, a wręcz jest to tradycyjna sytuacja, więc myślę, że tutaj nie można było używać tego argumentu. My w Unii Europejskiej, czy też właściwie w całej Radzie Europy, zobowiązaliśmy się na etapie prawnym do ochrony, wyższej ochrony standardów, ochrony praw człowieka niż cała reszta świata właściwie. I myślę, że to jest po pierwsze bardzo mocne zakorzenienie tych wszystkich zobowiązania moralnego państw do zajęcia się tymi wyzwaniami, o których tu dzisiaj mówiliśmy, i etycznymi, i prawnymi. I też ten projekt, o którym Pan wspomniał, to jest rzeczywiście projekt przygotowywany na Uniwersytecie Węgierskim z myślą o tym, że Węgry będą przejmować we wrześniu prezydencję w Radzie Europejskiej i jednym z ich priorytetów ze względu na sytuację geopolityczną jest właśnie zastanowienie się nad tym, jak państwa mają regulować nowe technologie. Wojskowe roboty, czy te takie zdalnie sterowane, czy te obdarzone sztuczną inteligencją są tylko jednym z elementów tego projektu. Natomiast myślę, że jest to w pewnym zakresie dobra inicjatywa, że jakieś państwo bierze na siebie tą rolę takiego lidera chociażby regionalnego, bo bez takich liderów żadne traktaty nie byłyby podpisane. I tak trochę podsumowując, wydaje mi się, że ta cała inicjatywa dotycząca traktatu jest dobrym kierunkiem, natomiast należy bardzo delikatnie wyważyć, żeby nie przeszacować i stworzyć właśnie takie teoretyczne wydmuszki, tylko celować w rozwiązanie, które ma największe szanse rzeczywiście oddziaływać na armię, które będą używały sztucznej inteligencji, a jednocześnie to rozwiązanie nie będzie zaprzepaszczało tego całego dorobku humanitarnego, który wypracowaliśmy po II wojnie światowej. Ja wiem, że to nie jest idealna odpowiedź, natomiast sprawy międzynarodowe i szczególnie regulacja konfliktu zbrojnego to jest bardzo skomplikowany temat, dosyć dynamiczny, gdzie trzeba uwzględnić wiele aspektów, dlatego też na przykład jeszcze tutaj ostatnie zdanie o tym moim projekcie, myślę, że świetną inicjatywą jest to, że staramy się mieć podejście
multidyscyplinarne, interdyscyplinarne, gdzie rozmawiają ze sobą prawnicy, etycy i wojskowi, którzy jednocześnie są ekspertami w technologiach wojskowych, bo tylko na podstawie takiej grupy ekspertów jesteśmy w stanie jakieś skuteczne i dające się wdrożyć w życie rekomendacje wypracować. Także ja bardzo też wspieram Państwa w Państwa działaniu, żeby do naszego polskiego rządu przemówić i postarać się, żeby ten temat był jednym z priorytetów naszej polityki zagranicznej. No tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że raczej bardzo ciekawe, no nie wiem, znowu włosy dęba raczej stają na głowie. Kiedy zaczynamy się rozglądać po scenie politycznej, też po różnych instytucjach naszego państwa, pytać o te sprawy, o których dzisiaj rozmawiamy i właściwie nie ma z kim rozmawiać. Nic nie wie. Nic nie wie, tak. I to jest jakby po prostu zatrważające. To tym bardziej jakoś tak pełen jestem tutaj zadziwienia pozytywnego, że Węgrzy no coś takiego z wyprzedzeniem w ogóle zaplanowali. Szczególnie, że Polska przyjmuje tą prezydencję zaraz po Węgrach. No właśnie. Więc... Time is now. No właśnie, właśnie. Tam widać, że jest takie myślenie dużo, dużo jakieś wyprzedzające niż u nas. No dobrze, dobrze. Myślę, że do tematu będziemy wracać, bo myślę, że temat, jak to mówią kolokwialnie, jest rozwojowy. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Kaja Kowalczewska, doktor adiuntka Inkubatorze Doskonałości Naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk prawnych. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!